Usiądźmy, aby słuchać Słowa Bożego. Ostatnio czytamy fragmenty z Dziejów Apostolskich. Chodzi mi oczywiście o czytania w tygodniu. Te fragmenty, które przypominają nam o tym, że Kościół, który otrzymał, można powiedzieć, łaskę zmartwychwstania, ten Kościół zaczyna tym żyć. Ten Kościół zaczyna to głosić. I właśnie czytając te fragmenty i słuchając, rozważając, zawsze pamiętajmy o tym, żeby nie mówić i nie myśleć na tej zasadzie, że to było kiedyś dawno temu. Owszem, oni głosili kiedyś dawno temu to Słowo Boże, ale to dotyczy także i nas. Również i dzisiaj, może w inny sposób, ale ten Kościół dalej głosi dobrą nowinę, a szczególnie głosi prawdę o zmartwychwstaniu. I takie malutkie przypomnienie, tam są jeszcze księża, widzę w konfesjonale, więc gdyby ktoś chciał skorzystać z sakramentu pokuty, to zapraszam po mojej lewej stronie. A teraz słuchajmy już Słowa Bożego. Czytanie z Dziejów Apostolskich. Gdy liczba uczniów wzrastała, zaczęli helleniści szemrać przeciwko Hebrajczykom, że przy codziennym rozdawaniu jałmużny zaniedbywano ich wdowy. 12, zwoławszy wszystkich uczniów, powiedział: nie jest rzeczą słuszną, abyśmy zaniedbali Słowo Boże, a obsługiwali stoły. Upatrzcie zatem, bracia, 7 mężów spośród siebie, cieszących się dobrą sławą, pełnych ducha i mądrości. Im zlecimy to zadanie. My zaś oddamy się wyłącznie modlitwie i posłudze słowa. Spodobały się te słowa wszystkim zebranym i wybrali Szczepana, męża pełnego wiary i Ducha Świętego, oraz Filipa, Prochora, Nikanora, Tymona, Parmenasa i Mikołaja, prozelite z Antiochii. Przedstawili ich apostołom, którzy modląc się, nałożyli na nich ręce. A Słowo Boże szerzyło się. Wzrastała też bardzo liczba uczniów w Jerozolimie, a nawet bardzo wielu kapłanów przyjmowało wiarę. Oto Słowo Boże. Okaż swą łaskę ufającym Tobie. Alleluja. Okaż swą łaskę ufającym Tobie. Alleluja. Sprawiedliwi radośnie wołajcie na cześć Pana. Prawym przystoi pieśń chwały. Sławcie Pana na cytrze, grajcie Mu na harfie o 10 strunach. Pokaż swą łaskę ufającym Tobie. Bo Słowo Pana jest prawe, a każde Jego dzieło godne zaufania. On miłuje prawo i sprawiedliwość, ziemia jest pełna Jego łaski. Pokaż swą łaskę ufającym Tobie. Alleluja. Oczy Pana zwrócone na bogobojnych, na tych, którzy oczekują Jego łaski, aby ocalił ich życie od śmierci i żywił ich w czasie głodu.
pokaż swą łaskę ufającym Tobie. Alleluja. Pan z wami i z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. Po rozmnożeniu chlebów o zmierzchu uczniowie Jezusa zeszli nad jezioro i wsiadłszy do łodzi zaczęli się przeprawiać przez nie do Kafarnaum. Nastały już ciemności, a Jezus jeszcze do nich nie przyszedł. Jezioro burzyło się od silnego wichru. Gdy upłynęli około 25 lub 30 stadiów, ujrzeli Jezusa kroczącego po jeziorze i zbliżającego się do łodzi. I przestraszyli się. On zaś rzekł do nich: to ja jestem, nie bójcie się. Chcieli go zabrać do łodzi, ale łódź znalazła się natychmiast przy brzegu, do którego zdążali. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Drodzy przyjaciele tego miejsca, świątyni opatrzności, tego, jak powiedziałem wcześniej, wotum. Od niedawna mieszkańcem i patronem, który szczególnie stawia się również za Polakami tej świątyni, jest mój współbrat, ojciec Rafał Kalinowski, po tamtej stronie. Dzisiaj spotkałem go tutaj również po raz pierwszy. Ojciec Rafał miał silny temperament, wychowany w rodzinie wojskowej, sam był żołnierzem zawodowym. Przeniósł do klasztoru, jak opowiadali starsi bracia, wiele z tych wojskowych zachowań. Dlatego czasami niełatwo było z nim żyć. I jak bywa chyba w każdym procesie beatyfikacyjnym czy kanonizacyjnym, zawsze są również trudne wspomnienia związane z tym świętym, z kandydatem na ołtarze. Otóż również w historii ojca Rafała było dużo takich sytuacji, w których on wymagał wiele od siebie. Był ascetą, bardzo dobrze zorganizowanym. Ale jak to bywa również w społeczeństwie, duża część to słabi bracia, którzy walczą z podstawowymi rzeczami na co dzień, z wiernością, z dbałością,
z wypełnianiem przykazań, ślubów. Mówię o tym, ponieważ kiedy dostał do ręki po raz pierwszy wspomnienia, czy też możemy powiedzieć dzienniki jeszcze na tamtym etapie Teresy od Dzieciątka Jezus, nie był do tego przekonany. Uważał, że to dziecinada, że to nie są teksty dla dorosłych, że to jakiś taki prosty, dziecinny francuski, za dużo zdrobnień, zresztą czytał te teksty w oryginale. Ale z czasem w tej młodziutkiej francuskiej zakonnicy, która przeżyła zaledwie 24 lata, a 9 lat spędziła w klauzurze, z czasem w jej doświadczeniu dostrzegł swoje bardzo podobne doświadczenie Boga. Boga, który jest i Boga, którego można spotkać w codzienności, w drobnych, małych rzeczach, na mojej małej drodze. To sformułowanie od świętej Teresy od Dzieciątka Jezus. Wspominam o niej, bo właśnie w tym roku, 23 aż do 25, w naszej karmelitańskiej rodzinie obchodzimy sporo rocznic związanych z jej życiem, kanonizacją, beatyfikacją. Rocznic związanym z życiem tej niepozornej małej świętej, która w swoim czasie stała się bardzo popularna. Nawet w Polsce, nawet w niewielkich często kaplicach czy kościołach na wsiach można spotkać figurkę czy też obraz świętej Teresy od Dzieciątka Jezus. Na czym polegała ta rewolucja? Cóż ona takiego zrobiła? Cóż takiego głosiła? Przecież nawet na początku po jej śmierci siostry nie wiedziały, co napisać w nekrologu. Taka była w tle, niepozorna. Nie chwaliła się swoją świętością. Nie pisała traktatów teologicznych. Otóż jej doświadczenie jest doświadczeniem chrześcijan pierwszych wieków. Tych, którzy spotkali zmartwychwstałego. Ona zrozumiała, o co chodzi w tej dzisiejszej scenie ewangelicznej. Jezus po rozmnożeniu chleba, po tym wielkiej eksplozji radości, entuzjazmu, kiedy uczestnicy tego zdarzenia chcieli nawet obwołać go królem, a może nawet wzbudzić kolejne zresztą powstanie w Izraelu. On się usunął. Nie chciał tego. I zaraz po tych wydarzeniach, których pewnie i uczniowie nie rozumieli, on w środku nocy zbliża się do tych przestraszonych biedaków. Przedstawia się tak, jak kiedyś ojciec, jak to wspominałem, przedstawił się Mojżeszowi. Jestem. Co zapewne wprawiło ich jeszcze większy niepokój. A potem jestem coś, co by przydało się każdemu i każdej z nas. Nie bój się. Nie bój się, bo jestem. I to jestem bliżej, niż ci się wydaje. Zawsze byłem i zawsze będę. Oto doświadczenie, którego potrzebowali uczniowie, żeby nie myśleć w kategoriach politycznych o Jezusie. Żeby zobaczyć, że On i Jego pokój, jak i opatrzność Boża są potrzebne sercom ludzkim. Że bardziej ludzie są przywiązani, czują się niewolnikami grzechu, niż nawet tej, jak wspominałem, propagandy pokoju. Że potrzebują uwolnienia gdzieś stąd, z serca, z umysłu, aby potem móc działać i podejmować konsekwentne decyzje również w sferze społecznej. Ale to jest trudna droga, bo nikt takiemu nie zaklaszcze.
Tej świętości nie widać, tak jak nie było widać świętości Teresy od Dzieciątka Jezus. Serca, które codziennie poświęca wiele godzin czasem na modlitwę, nie widać. Nikt nie wręczy takiemu sercu medalionu. Człowiekowi, który oddaje czasem nawet swoje życie za bliskich, za wartości, za Ewangelię, być może nikt nigdy nie powie dziękuję. Ale właśnie tak jak Teresa od Dzieciątka Jezus, z dala od zgiełku świata, tak jak ojciec Rafał Kalinowski, z dala od zgiełku świata, tak właśnie ci, którzy są wierni Bogu, niosą jak starożytny atlas na swoich ramionach ten świat. Tak niewiele i tak wiele. Teresa od Dzieciątka Jezus powtarzała za świętym Janem od Krzyża, że jeden akt czystej miłości potrafi przewrócić ten świat do góry nogami. Jedno małe przełamanie się wobec osoby, której nie cierpię. Wyciągnięta dłoń do kogoś, z kim nie rozmawiam. Ofiara na wspólne nasze dobro, pomoc, czas poświęcony, modlitwa, jałmużna. To są te drobne akty miłości, którymi podnosimy ten świat. I chociaż, co musiało zszokować uczniów, że Jezus nie chce być jednak takim politycznym królem, że nie chce być jakimś przywódcą powstania, że nie chce być drugim Dawidem i znowu organizować podbój całego tego świata i konstruować kolejną propagandę, kolejnego władcy i kolejnego pokoju. I chociaż byli tym zapewne zdziwieni, to jednak to oni właśnie pierwsi byli odbiorcami i tymi, którzy odczuli nagrodę, którzy zobaczyli, jaki jest sens w tych drobnych aktach miłości. To przecież słyszymy w Dziejach Apostolskich, że oni postanowili zająć się słowem, modlitwą, ale postanowili również zadbać o tych, którzy są potrzebujący. Z ich inicjatywy wybrano diakonów. Oni dostrzegli również od razu nieporozumienie między tymi, którzy pochodzili z terenów greckich i tymi, którzy pochodzili z gmin żydowskich. Trzeba przyznać, że pokój, który jest jak rzeka, o którym pisze prorok Izajasz, jest darem obiecanym zwłaszcza tym, którzy właśnie wpatrują się w zwiastuna dobrej nowiny, Jezusa Chrystusa. On obiecał przez Ducha Świętego, że zostanie z nami, więc nie możemy go zepchnąć w przestrzeń mitologii. Jezus nie jest postacią jedną z wielu wielkich bohaterów pierwszego wieku, którzy żyli, byli wspaniali, świetnie mówili, ale pomarli. Jezus żyje, a dzięki miłosierdziu swojego Ojca i tej potężnej miłości do każdego i każdej z nas zaraz, za kilka chwil, znowu będzie między nami. Bo doskonale wie, że obecność jest ważniejsza niż wszystko inne. Że Jego obecność w tym kawałku chleba, w kroplach wina, leczy wszystkie nasze choroby, wychodzi naprzeciw wszystkim naszym pragnieniom. I On dobrze wie, że jeżeli przyjmiemy Jego miłość do serca, to trochę łatwiej się potem tą miłością dzielić. Wychodząc z tego wotum, z tego templum, ze świątyni, w której podejmujemy również zobowiązanie, ślub, wotum, że obecność, obaczność, kochające spojrzenie Ojca niesiemy w świat. Chcemy
przelać to uczucie dalej. Chcemy o nim opowiedzieć. Dlatego dzisiaj mówimy dziękuję. Tak jak zresztą sama nazwa Eucharystii, Eucharisto, dziękuję Ci, Ojcze, za Twojego Syna, który przez Ducha Świętego pozostał z nami, oddając za nas swoje życie, zmartwychwstając i stając się na zawsze częścią naszego świata. Dziękujemy Ci, ale też obiecujemy przyjaźń, miłość, braterstwo. Obiecujemy Ci również, że wrócimy i przyprowadzimy tych, którzy bardzo tej miłości potrzebują. Prośmy dzisiaj wszystkich świętych, którzy coraz bardziej zapełniają tę bazylikę, to sanktuarium. Prośmy, skoro karmelita głosi ojca Rafała, prośmy świętą Teresę od Dzieciątka Jezus, do której on sam tak bardzo powoli, ale skutecznie się przekonał. Prośmy w końcu świętych, którzy chodzili po naszych ulicach, żyli w miastach 100, 200, 300, 500 lat temu, a którzy stanowią jakieś nasze wspólne dziedzictwo, które nazywamy Polska. Prośmy ich o siłę, o to, żeby pomogli nam otworzyć serce i jeszcze dzisiaj zdobyć się na ten mały gest miłości. Jeszcze dzisiaj, nie odkładając tego na jutro, bo nie wiem, czy mam to jutro. Jeszcze dzisiaj kochać, wybaczać, dziękować, wspierać. Amen.